Neferet podniosła podwójną pokrywę kufra kosmetycznego z przegródkami w środku i czerwonymi kwiatami na pokrywie. Mieściły się tam słoiczki z maściami, kosmetyki, szminki do oczu i perfumy. Gdy domownicy jeszcze spali, nie wyłączając zielonej małpki i psa, lubiła robić się na bóstwo, a potem chodzić boso po rosie, słuchając pierwszego śpiewu sikorek i dudków. Świt był jej ulubioną porą. Życie odradzało się, przyroda budziła, a każdy jej odgłos przekazywał mowę bogów. Po długiej, niebezpiecznej walce słońce pokonało właśnie ciemności. Jego triumf żywił stworzenie, jego światło zmieniało się w radość, ożywiało ptaki na niebie i ryby w rzece. Neferet smakowała szczęście, które ofiarowali jej bogowie, a które z kolei ona powinna im zwrócić. Szczęście nie należało do niej, przepływało przez nią jak strumień energii, co ze źródła wypływał i do źródła wracał. Każdy, kto przywłaszczał sobie dary zaświatów, skazywał się na zmartwienie i zmarnienie, niczym uschła gałąź. Klęcząc przed ołtarzykiem przy sadzawce, młoda kobieta położyła nań kwiat lotosu. Był on wcieleniem nowego życia, w którym wieczność przemieni się w chwilę. Cały ogród był skupiony, liście drzew kłaniały się lekkiej bryzie poranka. Gdy poczuła na ręce liźnięcie z ucha, Neferet wiedziała, że to już koniec rytuału. Pies był głodny. Dziękuję, że mnie przyjęłaś, zanim wyszłaś do szpitala, rzekła Silkis. Ból był nie do zniesienia. W nocy nie pozwolił mi spać. Odchyl głowę do tyłu, poleciła Neferet, przyglądając się lewemu oku małżonki Beltrana. Zdenerwowana Silkis nie mogła spokojnie ustać. Znam tę chorobę i wyleczę ją. Twoje rzęsy zaginają się nienormalnie i drażnią oko, dotykając go. To poważne? Najwyżej krępujące. Czy chcesz, żebym zajęła się tym zaraz? Jeśli nie będzie za bardzo boleć. Taka operacja to drobiazg. Bardzo cierpiałam, kiedy Nebamon zmieniał moje ciało. Ta interwencja będzie znacznie łagodniejsza. Mam do ciebie zaufanie. Usiądź i odpraż się. Choroby oczu były tak częste, że Neferet zawsze miała w prywatnej aptece wiele bardzo różnych środków, nawet tak rzadkich jak krew nietoperza. Zmieszała ją z olibanem, by uzyskać lepką pomadę, którą rozsmarowała na niesfornych rzęsach, wcześniej je prostując. Pilnowała, by były wyprostowane, kiedy schły i już bez kłopotu wyrwała je z cebulkami. Potem nałożyła inną pomadę, która zapobiec miała ich odraśnięciu. Silkis, jesteś ocalona. Żona Beltrana uśmiechnęła się z ulgą. Masz wspaniałą rękę. Prawie nic nie czułam. Bardzo się cieszę. Czy potrzebne jest jakieś leczenie uzupełniające? Uwolniłam cię od tych drobnej anomalii. Tak, bym chciała, żebyś leczyła też mojego męża. Bardzo martwi mnie jego choroba skóry. Jest taki zajęty, że nie myśli o własnym samopoczuciu. Prawie go nie widuję. Wychodzi wczesnym rankiem, a wraca późno w nocy. Może to przepracowanie niedługo się skończy. Boję się, że nie. W pałacu doceniono jego kompetencje. Skarb nie może się bez niego obejść. To raczej dobre wiadomości. Patrząc z zewnątrz tak, ale nie dla naszego życia rodzinnego, na którym tak nam zależy, jemu i mnie. Boję się przyszłości. O Beltranie mówi się jako o przyszłym naczelniku podwójnego Białego Domu. Mieć w swoich rękach finanse Egiptu, cóż za przytłaczająca odpowiedzialność. Nie jesteś z tego dumna? Beltran jeszcze bardziej się ode mnie oddalił. Ale co na to poradzę? Tak go podziwiam. Rybacy rozłożyli złowione ryby przed Mentomozisem, dawnym szefem policji, którego wezyr odwołał i zdegradował do funkcji nadintendenta łowisk w Delcie, gdzie zamieszkał w małym nadmorskim miasteczku. Tłusty, ciężki, powolny Mentomozis z każdym dniem coraz bardziej zagłębiał się w nudę. Nienawidził nędznego służbowego mieszkania, nie znosił kontaktów z rybakami, handlarzami ryb i byle drobiazg doprowadzał go do wściekłości. Jak się wydostać z tej zabitej dechami dziury? Nie spotykał już żadnego dworaka. Gdy na krańcu nabrzeża dojrzał Denesa, pomyślał, że to halucynacja. Zapominając o rozmówcach, wpatrywał się w masywną sylwetkę przewoźnika, jego kwadratową twarz i cieniutką białą brodę. To jednak był on, jeden z najbogatszych i najbardziej wpływowych ludzi w Memphisie. Wynoście się! Rzucił szefowi rybaków, żebrzącemu o zezwolenie. Denes obserwował scenę z ironicznym wzrokiem. Drogi przyjacielu, daleko ci teraz do policyjnych operacji. Szydzisz z mojego nieszczęścia? Chciałbym zdjąć ci z ramion ten ciężar. W ciągu swojej kariery Mentomozis często kłamał. W materii sprytu i zasadzek miał się za eksperta, ale musiał przyznać, że Denes to dla niego poważny konkurent. Kto cię przysyła? To osobista inicjatywa. Czy chciałbyś się zemścić? Zemścić się? Głos Mentomozisa przybrał nosowe brzmienie. Czyżbyśmy nie mieli wspólnego wroga?
Pazer, sędzia Pazer. Kłopotliwa postać, przyznał Denes. Stanowisko dziekana przedsionka nie ugasiło jego zapałów. Dawny szef policji, który łatwo wpadał w zło i zacisnął pięści. Mnie zastąpił tym nędznym nobijczykiem, jeszcze dzikszym od własnej małpy. Prawda, że to niesprawiedliwe i głupie, ale jeśli zechcesz, naprawimy ten błąd. Co planujesz? Zepsuć opinię sędziego Pazera. Jest nieposzlakowana. Na pozór, drogi przyjacielu. Każdy człowiek ma swoje słabości. A jeśli ich nie ma, to je wymyślimy. Wiesz, co to jest? Denes otworzył prawą dłoń. Był w niej pierścień z pieczęcią. Służy mu do pieczętowania akt. Ukradłeś się? Odtworzyłem na podstawie wzorca, który dostarczył mi jeden z pisarzy jego administracji. Przyłożył mi ją na dokumencie wystarczająco kompromitującym, aby położyć kres karierze sędziego Pazera, a ciebie zrehabilitować. Morskie powietrze, choć nasycone silnymi zapachami, wydało się szczególnie łagodne nozdrzu Mentemozisa. Pazer ustawił hebanowe pudełko między Neferet a sobą. Wyciągnął umieszczoną na prowadnicy szufladkę, wyjął z niej werniksowane pionki z wypalanej gliny i rozstawił je na 30 polach z kości. To Neferet rozpoczęła grę. Zasada polegała na tym, by przesunąć pionek ciemności ku światłości, unikając pułapek ustawionych po drodze i przechodząc przez najróżniejsze bramy. Pazer zrobił błąd już przy trzecim ruchu. Nie bardzo uważasz. Nie mam żadnych wieści od Sutiego. Czy to takie nienormalne? Boję się, że tak. A jak mógłby się z tobą porozumieć, będąc na pustyni? Sędzia nie rozchmurzył się jednak. Czyżby się posunął do tego, żeby przewidywać zdradę? Powinien był przynajmniej dać jakiś znak życia. A nie myślisz przypadkiem o najgorszym? Pazer wstał, zapominając o grze. Mylisz się, powiedziała młoda kobieta. Suti żyje. Wieść miała piorunujący efekt. Beltrana, który pełnił już funkcję głównego skarbnika, był nadintendentem spichrzów, mianowano naczelnikiem podwójnego Białego Domu. Stał się więc człowiekiem odpowiedzialnym za ekonomię Egiptu i podlegał już tylko rozkazom wezyra. Odtąd on tylko miał przyjmować inwentaryzować minerały i cenne tworzywa. Oprzyrządowanie przeznaczone dla budów świątyń i rzemieślniczych korporacji, sarkofagi, maści, tkaniny, amulety i przedmioty liturgiczne. On z pomocą licznego i wyspecjalizowanego personelu płacić będzie chłopom za zbiory i ustalać podatki. Kiedy zdziwienie już minęło, nikt nie podważał tej nominacji. Wielu urzędników dworu interweniowało na własną rękę wezyra, polecając Beltrana. Niektórym jego kariera wydawała się zbyt szybka, ale przecież dowiódł niezwykłych zalet administratora. Reorganizacja służb, poprawienie wyników ekonomicznych, lepsza kontrola wydatków stanowiły jego aktywa. Choć miał trudny charakter i wyraźną skłonność do autorytaryzmu. Przy nim dawny naczelnik wydawał się bladą figurą. Miękki, powolny, z karygodnym uporem popadał w rutynę, czym zniechęcił swoich ostatnich zwolenników. Kierowany wbrew własnej woli na budzące zawiść stanowisko, w nagrodę za wytrwałą pracę, Beltram nie ukrywał zamiarów zerwania z utartymi ścieżkami i nadania podwójnemu Białemu Domowi należnego mu prestiżu i autorytetu. Niewrażliwego zazwyczaj na pochwalne hymny wezyra Bageja zdumiała liczba przychylnych opinii. Biura Beltrana zajmowały znaczny obszar w sercu Memfisu. Przy wejściu dwaj strażnicy selekcjonowali gości. Neferet ukryła swoją tożsamość i czekała, aż potwierdzą jej wezwanie. Przyszła wzdłuż ogrodzenia dla zwierząt i ptactwa, gdzie skrybowie od rachunkowości odbierali podatki w naturze. Prowadzące na strych schody zaludniały się lub pustoszały, zależnie od liczby podatników. Armia skrybów zajmowała całe piętro budynku. Szef odbierających podatki nieprzerwanie pilnował wejścia do magazynów, gdzie wieśniacy składali owoce i warzywa. Lekarkę skierowano do innego budynku. Neferet minęła westybul z trzema galeriami, oddzielonymi przez cztery kolumny, gdzie wysocy urzędnicy sporządzali sprawozdania. Jakiś sekretarz wprowadził ją do obszernej sali z sześcioma kolumnami. Tutaj Beltram przyjmował wybitniejszych gości. Nowy naczelnik podwójnego Białego Domu przekazywał właśnie dyrektywy trzem współpracownikom. Mówił szybko, skakał z jednej sprawy na drugą, omawiając kilka dokumentacji jednocześnie. Neferet, dzięki, że przyszłaś. Twoje zdrowie staje się sprawą państwową. Nie powinno przeszkadzać mojej działalności. Beltram odesłał podwładnych i pokazał lekarce lewą nogę. Szeroka czerwona plama otoczona białymi krosteczkami rozciągała się na obszarze kilkunastu centymetrów. Masz przepracowaną wątrobę, a i nerki źle pracują. Skórę powinien smarować pomadą z kwiatów akacji i białka jajek. W ciągu dnia należy kilkakrotnie wypijać po 10 kropli soku z aloesu i nie zapominać o zwykłych lekach. Musisz być cierpliwy i leczyć się regularnie. Przyznaję, że często jestem w tym niedbały.
Z tym schorzeniem mogą być kłopoty, jeśli nie będziesz uważał. Nie mogę zajmować się wszystkim. Chciałbym częściej widywać mego syna, wyjaśnić mu, że będzie moim spadkobiercą, wpoić szacunek dla przyszłej odpowiedzialności. Sylkis skarży się, że mało bywasz w domu. Moja droga, słodka Sylkis, dostrzega wagę moich wysiłków. A jak się ma pazar? Właśnie wezwał go wezyr, pewnie, żeby go powiadomić o aresztowaniu generała Ashera. Podziwiam twojego męża. Moim zdaniem to wybraniec bogów. Jest nim wola. Nic nie sprowadzi go z wybranej drogi. Bagaj pochylił się nad dokumentem dotyczącym prawa bezpłatnego korzystania z promu. Przysługiwało ono ludziom o małych dochodach. Kiedy paser stanął przed nim, nawet nie podniósł głowy. Miałeś być wcześniej. Ten ostry ton zdumiał sędziego. Pochylone ramiona, zgarbione plecy, brzydka podłużna twarz świadczyły o wieku wezyra. Paser, który sądził, że zyskał przyjaźń dostojnika, stał się nagle przedmiotem jego zimnej złości, której powodu nie znał. Dziekan przedsionka musi być nieskazitelny, oświadczył wezyr chrapliwym głosem. Sam walczyłem o to, aby tej funkcji nie plamił żadnej nieprawości, a dzisiaj ty ją pełnisz. Czyżby to był zarzut? Gorzej niż wyrzut, sędziu pazerze, jak usprawiedliwisz swoje postępowanie. O co jestem oskarżony? Bardziej doceniłbym szczerość. Znowu skazano mnie bez powodu? Wezyr wstał, znużony. Czyżbyś zapomniał, do kogo mówisz? Odrzucam niesprawiedliwość niezależnie od tego, skąd pochodzi. Bagaj sięgnął po drewnianą tabliczkę pokrytą hieroglifami i podsunął ją pazerowi przed oczy. Poznajesz swoją pieczęć pod tekstem? Rzeczywiście. Czytaj. Chodzi o dostarczenie wyborowej jakości ryb do jednego z magazynów w Memphisie. Sam to nakazałeś, tyle że taki magazyn nie istnieje. Przechwyciłeś luksusowy towar, którego prawdziwym przeznaczeniem był miejski rynek. Skrzynki odnaleziono na zapleczu twojej willi. Żwawo przeprowadzone dochodzenie. Ktoś złożył donos. Kto? Anonimowy list, ale wszystkie szczegóły się zgadzały. Szef policji był nieobecny, więc jeden z jego podwładnych natychmiast wszystko sprawdził. Przypuszczam, że dawny współpracownik Mentemozisa. Bagaj był jakby zażenowany. Owszem. Nie przewidziałeś, że to może być manipulacja? Oczywiście, że tak. Poszlaki idą w tym kierunku. Magazyny ryb, za które odpowiada Mentemozis, interwencja jednego z wiernych mu ludzi, jego chęć zemsty. Pozostaje jednak twoja pieczęć na kompromitującym dokumencie. Spojrzenie wezyra zmieniło się. Paser dojrzał w nim nadzieję na odsłonięcie innej prawdy. Mam formalny dowód własnej niewinności. Nic nie ucieszyłoby mnie bardziej. To zwykła ostrożność, wyjaśnił Pazer. Moja naiwność się zmniejszała w miarę doświadczeń. Czyż każdy posiadacz pieczęci nie powinien zachować ostrożności? Spodziewałem się, że moi wrogowie posłużą się nią niebawem. Na wszystkich oficjalnych dokumentach stawiam mały czerwony punkt pomiędzy 9 a 21 słowem. Pod pieczęcią rysuję maleńką pięcioramienną gwiazdkę, niemal utopioną w atramencie, ale widoczną z bardzo bliska. Proszę przyjrzeć się tej tabliczce i sprawdzić, że nie ma tych rozpoznawczych znaków. Wezyr wstał i podszedł do okna. Promień słońca oświetlił dokument. Tu ich nie ma, stwierdził. Bagaj wszystko wyjaśnił. Sam obejrzał znaczną liczbę aktów podpisanych przez Pazera. Nie brakowało na nich ani czerwonej kropki, ani małej gwiazdki. Zamiast wyjawiać innym tę tajemnicę, poradził dziekanowi przedsionka zmienić oznaczenie i nikomu o tym nie mówić. Na rozkaz wezyra, Kemp przesłuchał policjanta, który odebrał donos i zapomniał go o tym powiadomić. Człowiek ten załamał się i wyznał, że uległ przekupstwu, bo Mentemozis zapewnił go, że sędzia Pazer zostanie skazany. Bardzo zirytowany Nubijczyk wysłał do Delty grupę 5 piechurów, którzy sprowadzili do Memfisu dawnego szefa policji. Twierdził, że jest niewinny. Przyjmuję cię prywatnie, powiedział Pazer, żeby ci oszczędzić procesu. Pomówiono mnie. Twój wspólnik się przyznał. Łysa czaszka Mentemozisa poczerwieniała. Mimo okropnego świądu pohamował się. On, który rządził losem tylu ludzi, nie miał żadnego wpływu na prawnika. Stał się napuszony. Przygniata mnie ciężar nieszczęść, złośliwi mnie obawiają. Jak mam się bronić? Zrezygnuj z obrony i przyznaj się do winy. Mentemozis oddychał z trudem. Jaki los mi szykujesz? Nie jesteś godny kierować innymi ludźmi. Żółć, która płynie w twoich żyłach, psuje wszystko, czego się tkniesz. Posyłam cię do Biblos w Libanie, daleko od Egiptu. Będziesz należał do ekipy naprawiającej nasze statki. Mam pracować fizycznie? Czy istnieje większe szczęście? Nosowy głos Mentemozisa był pełen gniewu. Nie tylko ja jestem winien, namówi mnie do tego Denes. Jak mam ci wierzyć? Kłamstwo to twoja ulubiona praktyka. Przestrzegłem cię. Dziwaczna to i nagła dobroć. Mentemozis zaśmiał się szyderczo. Dobroć? Na pewno nie, sędzio Pazerze. Byłbym szczęśliwy widząc, że zginąłeś od pioruna, utonąłeś, zasypała cię kamienna lawina.
Szczęście cię opuści, a wrogowie się rozmnożą. Nie spóźnij się. Twój statek odpływa za godzinę. Wstań, rozkazał Efraim. Suti, nagi, z drewnianym jarzmem na szyi, rękami spętanymi z tyłu na wysokości łokci, zdołał się wyprostować. Efraim ciągnął go na sznurze, którym był przewiązany w pasie. Szpicel, wstrętny szpicel, nabrałeś mnie, mały. Dlaczego zaciągnąłeś się do ekipy górników? Zapytał łagodnie generał Asher. Sutiemu wyschły wargi, ciało miał skatowane od ciosów i kopniaków, włosy pełne krwi i piasku, ale zaczął lżyć wroga. Jego spojrzenie ożywiał jeszcze silny blask. Pozwólcie mi go ukarać, poprosił policjant na żołdzie generała. Później. Bawi mnie jego duma. Myślałeś, że zastawiasz na mnie pułapkę, udowodnisz, że stoję na czele nielegalnego handlu złotem. Twoje przeczucie było trafne, Suti. Nie wystarczył mi żołd wyższego oficera. A ponieważ w tym kraju nie można zmienić rządu, będę korzystał z mojej fortuny. Wracamy na północ? Zapytał z niepokojem Efraim. Co to, to nie. Armia czeka na nas na granicy delty. Ruszymy na południe. Ominiemy Elefantynę i skręcimy ku zachodniej pustyni, żeby połączyć się z Adafim. To może im się udać, bo mają wózki, żywność i wodę. Mam mapę z otaczeniami studni, wtrącił Asher. Załadowaliście złoto? Efraim uśmiechnął się. Tym razem kopalnia jest naprawdę wyczerpana. Czy nie powinniśmy pozbyć się tego szpiega? Przeprowadźmy eksperyment. Jak długo wytrzyma, maszerując cały dzień i wypijając 2 łyki wody? Sud jest szczególnie odporny. Wynik posłuży nam przy ćwiczeniu libijskich oddziałów. Ale ja chciałbym go jeszcze przesłuchać, nalegał Olbrzym. Trochę cierpliwości na etapie nie będzie taki uparty. Gniew. Gniew rośnięty w ciało, spojony z każdym mięśniem, z każdym krokiem. Dzięki niemu Suti walczyć będzie, dopóki jego serce nie przerwie dialogu z innym członkiem ciała. Więziony przez 3 oprawców nie miał żadnej szansy, aby im umknąć. W chwili, gdy wreszcie dopadł Ashera, jego zwycięstwo zmieniło się w klęskę. Nie mógł porozumieć się z Pazerem, nie mógł mu powiedzieć, jakiego odkrycia dokonał. Jego wyczyn był zbyteczny, zginie z dala od przyjaciela, od Memfisu, Nilu, ogrodów i kobiet. Głupio umierać. Suti nie chciał wracać pod ziemię, rozmawiać z Anubisem o głowie szakala, stawiać czoło Ozyrysowi, ani stanąć na wadze sądu ostatecznego. Chciał się zakochać, bić nieprzyjaciół, galopować pustynią pod wiatr, stać się bogatszym od najbogatszego szlachcica po to, by z niego drwić. Ale jarzmo ciążyło mu coraz bardziej. Brnął naprzód, ciągnięty na sznurze, który szarpał mu skórę na biodrach, nerkach i brzuchu. Przywiązany do wózka załadowanego złotem sznur napinał się, gdy tylko więzień zwolnił kroku. Koła obracały się wolno. Gdyby wypadł z wąskiego szlaku, zarąłby się w piasek. Sutiemu ich piekielne obroty, szybsze z każdym metrem, kazały sięgać do ostatnich rezerw sił. Gdy już gotów był zrezygnować, wstępowała weń nowa energia. Jeszcze jeden krok, jeszcze jeden. I tak cały dzień przeszedł przez jego bolałe ciało. Wózek zatrzymał się. Suti znieruchomiał i stał tak długą chwilę, jakby już nie umiał siąść. Potem kolana się zgięły i przysiadł na własnych piętach. Chcesz pić, mały? Efraim szyderczo zamachał przed nosem bukłakiem. Jesteś silny jak dzikie zwierzę, ale nie wytrzymasz 3 dni. Założyłem się o to z policjantem, a nie znoszą przegrywać. Efraim dał pić więźniowi. Świeży płyn zbliżył mu wargi i rozszedł się po całym ciele. Policjant kopniakiem wylał resztę na piasek. Moi przyjaciele odpoczywają. Ja pełnię straż przy tobie i ja cię przesłucham. Sprzeciwił się temu górnik. Założyliśmy się, nie wolno ci go nic zniszczyć. Suti leżał bez ruchu na plecach, miał zamknięte oczy. Efraim odszedł, policjant kręcił się wokół młodzieńca. Jutro umrzesz, ale przedtem będziesz mówił. Poradziłem sobie z jeszcze twardszymi od ciebie górnikami. Suti ledwie słyszał odgłos oddalających się kroków. Może powiedziałeś już wszystko o swojej misji, ale ja chcę mieć pewność, jak utrzymywałeś kontakt z sędzią Pazerem. Suti uśmiechnął się smutnie. On tu po mnie przyjdzie. Wszyscy 3 zostaniecie skazani. Policjant usiadł przy Sutim. Jesteś sam. Nie zdołałeś porozumieć się z sędzią. Nikt ci nie pomoże. To będzie twoja ostatnia pomyłka. Słońce odebrało ci rozum. Wciąż zdradzając, straciłeś poczucie rzeczywistości. Policjant uderzył go w twarz. Nie denerwuj mnie bardziej, bo zabawi się tobą mój pies. Zapadała noc. Niech ci się nie marzy, że się prześpisz. Mój sztylet będzie łaskotał ci gardło, póki nie zaczniesz mówić. Wszystko już powiedziałem. Jestem pewny, że nie. Inaczej po co rzucałbyś się na oślep w taką pułapkę? Bo jestem głupcem. Policjant wbił sztylet w piasek tuż przy głowie więźnia. Śpi, mały. Jutro będzie twoim ostatnim dniem. Mimo wyczerpania Suti nie zdołał się nawet strzemnąć. Kątem oka widział, jak policjant przesuwa kciukiem po czubku, a potem po ostrzu sztyletu.
Zmęczony położył go obok siebie. Suti wiedział, że posłuży się nim przed świtem, gdy tylko się zorientuje, że więzień słabnie, poderżnie mu gardło. Szczęśliwie, że może się pozbyć niepotrzebnego balastu. Bez trudu usprawiedliwi się przed generałem Asherem. Księżyc, królewicz wojny, skierował swój zakrzywiony nóż na szczyt nieba. Suti błagał, aby się ku niemu zniżył, przebił go i skrócił jego cierpienia. Czy w zamian za bezbożność bogowie nie mogli mu przyznać tak nędznej łaski? Jeśli jeszcze żył, to tylko dzięki pustyni. Pełen sympatii dla mocarstwa rozpaczy, suchości i samotności oddychał w jego rytmie. Ocean piasku i kamieni stał się jego sprzymierzeńcem. Nie wyczerpywał go, przeciwnie, dodawał sił. Ten wypalony słońcem, wychłostany wiatrem całun bardziej mu się podobał niż grobowiec możnych. Policjant siedział, czekając na chwilę słabości więźnia. Gdy tylko zamknie oczy, wśliźnie się w jego sen i niczym zgon, rabuj skradnie duszę. Odżywiony piaskiem, napojony księżycem, Suti wciąż trwał. Nagle z ust oprawcy wyrwał się chrapliwy krzyk. Zamachał rękoma jak raniony ptak, próbował wstać, ale upadł do tyłu. Z nocy wyłoniła się bogini śmierci. Na chwilę oprzytomniały Suti pojął, że to halucynacja. Czy nie przekraczał właśnie niebezpiecznej przestrzeni między światami, gdzie monstrualne stwory atakują zmarłego? Pomóż mi, zażądała bogini. Musimy odwrócić trupa. Suti przysiadł na boku. Pantera, ale jak? Później, zróbmy to szybko, bo muszę odzyskać sztylet, który wbiła mu w kark. Jasnowłosa libijka podtrzymała kochanka. Zdołał jakoś wstać. Ona popchnęła ciało rękoma, on nogami. Pantera wyrwała broń, przecięła więzy Sutiego, zdjęła mu jarzmo i przytuliła go do siebie. O, jak dobrze znów cię poczuć. To pazar cię uratował. Zdradził mi, że wyruszyłeś z Koptos jako kurnik. Tam się dowiedziałam, że zniknąłeś i szłam za grupą policjantów, którzy przechwalali się, że cię odnajdą. Grupa szybko stopniała do jednego zdrajcy, którego zlikwidowałam. My, Libijczycy, umiemy przetrwać w tym piekle. Chodź, napić się trochę. Zaciągnęła go za wzgórek, skąd obserwowała obóz i wózki, nie będąc widziana. Pantera z niezwykłą energią niosła dwa bukłaki z wodą. Napełniała je przy każdym punkcie wodnym. Worek z suszonym mięsem, łuk i strzały. Asher i Efraim? Śpią w wozach, pilnowani przez ogromnego psa. Nie można ich zaatakować. Suti był bliski omdlenia. Pantera okryła go pocałunkami. Nie, nie teraz. Pomogła mu się położyć, pogłaskała i położyła się na nim. Mimo niezwykłej słabości kochanka, uradowało ją, że zbudziła jego męskość. Kocham cię, Suti, i ocalam cię. Krzyk strachu wyrwał Neferecy snu. Pazer poruszył się, ale nie zbudził. Młoda kobieta zarzuciła suknię i wyszła do ogrodu. Służąca, która przyniosła świeże mleko, płakała. Odrzuciła swoje dzbanki i zawartość rozlała się na ziemi. O, tutaj! Jęknęła, wskazując palcem kamienny próg. Neferet przykucnęła. Leżały tam kawałki rozbitych czerwonych dzbanów, na których wymalowano piórkiem i czarnym tuszem imię Pazera, a niżej niezrozumiałe magiczne inskrypcje. Zły urok! Krzyknęła służąca. Trzeba natychmiast opuścić ten dom. Czyż moc bogini Maat nie zwiększa od mocy ciemności? Zapytała Neferet, obejmując ramieniem służącą. Istnienie sędziego zostanie zniszczone jak te dzbany. Myślisz, że ja go nie obronię? Popilnuj tych skorup. Idę do pracowni. Neferet wróciła z klejem używanym do naprawy dzbanów. Wraz ze służącą rozłożyła poszczególne części układanki i bez pośpiechu zebrała je w całość. Zanim je skleiła, usunęła napisy. Dasz je praczowi. Same się oczyszczą, nosząc wodę, która usuwa nieczystości. Służąca ucałowała ręce Neferet. Sędzia Pazer ma dużo szczęścia. Bogini Maat czuwa nad nim. Przyniesiesz na świeżego mleka? Wydoję moją najlepszą krowę. I ruszyła biegiem. Wiesiek wbił w pulchną ziemię drewniany pal, dwa razy większy od siebie, i przytwierdzał na szczycie długą, giętką żerdź. Na grubszym jej końcu zaszczepił przeciwwagę z gliny, na cieńszym sznur przytrzymujący gliniane naczynie. Powolnym, powtarzającym setki razy w ciągu dnia ruchem pociągnie za sznur, zanurzy naczynie w wodzie kanału i poluzuje, by przeciwwaga podniosła naczynie na wysokość żerdzi i wylała jego zawartość na ogród. W ciągu godziny podniesie tak 3400 litrów i nawodni uprawy. Dzięki temu systemowi woda przenoszona była na wyżej położone tereny, których nie zalewała powódź. Ledwie wieśniak rozpoczął pierwszy manewr, usłyszał głuchy i niezwykły odgłos. Zaciskając ręce na sznurze, natężył słuch. Pomógł się wzmagał. Zaniepokojony porzucił swoją nawadniającą maszynę, pokonał stok i stanął na szczycie wzgórka. Zastygły z przerażenia ujrzał zbliżający się wściekły nurt, który niszczył wszystko na swojej drodze. W górnej części kanału puściła grobla. Tonęli ludzie i zwierzęta, próżno walcząc z błotnistym potokiem.
Paser był pierwszym oficjalnym gościem na tym terenie. 10 śmiertelnych ofiar, zdziesiątkowane stada wołów, 15 zniszczonych maszyn irygacyjnych. Srogi bilans wypadku. Robotnicy już odbudowywali groblę, wspomagani przez żołnierzy z oddziałów inżynieryjnych, ale zapas wody przepadł. Państwo w osobie dziekana przedsionka, który zebrał ludność na plac najbliższej wioski, zobowiązało się wypłacić odszkodowania mieszkańcom i wyżywić ich. Wszyscy jednak pragnęli wiedzieć, kto odpowiada za ten dramat. Dlatego Paser długo przesłuchiwał dwóch urzędników odpowiedzialnych w tej miejscowości za utrzymanie kanałów, zbiorników wody i groble. Nie popełniono żadnego błędu. Dozór odbywał się zgodnie z obowiązującymi zasadami i nie zdarzyło się nic niezwykłego. Sędzia usprawiedliwił techników podczas publicznego posiedzenia. Wszyscy uznali więc, że jedynym możliwym winnym jest zły urok. Przekleństwo spadło na groblę, a potem obejmie wioskę, prowincję, wreszcie cały kraj. Faraon nie wypełnił już swojej woli protektora. Co stanie się z Egiptem, jeśli w ciągu roku nie odprawi rytuału odrodzenia? Lud był pełen ufności. Głos i żądania ludu dotrą do burmistrzów miasteczek, szefów prowincji, dygnitarzy dworu, a nawet do samego Ramzesa. Wszyscy wiedzieli, że władca wiele podróżuje i zna aspiracje tych, którymi rządzi. Stając wobec trudności, niekiedy zagubiony w zawieruchach, Ramzes zawsze wybierał właściwą drogę. Połykacz cieni nareszcie zdołał wyjść z impasu. Żeby zbliżyć się do sędziego Pazera i uczynić go ofiarą wypadku, musi wyeliminować jego ochronę. Najgroźniejszy nie był Kem, ale policyjny pawian o zębach dłuższych od zębów pantery, zdolny powalić każde dzikie zwierzę. A jednak połykacz cieni znalazł mu godnego przeciwnika za bardzo wysoką cenę. Pawian Kema nie oprze się innemu samcowi, jeszcze większemu i silniejszemu. Połykacz cieni przykuł go łańcuchem, założył mu kaganiec i nie żywił od 2 dni, czyhając na sprzyjającą okazję. Zdarzyło się samo południe, kiedy Kem karmił swoją małpę. Zabójca porwał właśnie kawał wołowiny i zaczął ją zajadać na drugim końcu tarasu, skąd Nubijczyk obserwował dom Pazera, który w towarzystwie żony jadł obiad w ogrodzie. Połykacz cieni spuścił z łańcucha swego pawiana i zachowując ostrożność zdjął mu kaganiec. Zwabiona zapachem mięsa małpa wdrapała się cicho po białej fasadzie i stanęła naprzeciw pobratemca. Napastnik z uszami czerwonymi ze złości, nabiegłą krwią oczyma i fioletowym tyłkiem odsłonił zęby, gotów gryźć. Policyjna małpa przerwała jedzenie i odpowiedziała w podobny sposób. Manewr onieśmielenia przeciwnika nie powiódł się jednak. Obaj w spojrzeniu przeciwnika dojrzeli to samo pragnienie walki. Obaj nie wydali jeszcze żadnego głosu. Kiedy instynkt Kema kazał mu się odwrócić, było już za późno. Obie małpy jednocześnie ryknęły i zaatakowały. Nie sposób było je rozłączyć ani zabić przeciwnika. Pawiany towarzyszyły już tylko jedną ruchomą, tworzyły już jedną ruchomą masę, przytaczając się to w lewo, to w prawo. Wydając ostre krzyki, rozdzierały się nawzajem z niezwykłą zajadłością. Walka trwała krótko. Po chwili bezkształtna masa znieruchomiała. Kem odważył się podejść. Bardzo wolno z kłębowiska ciała wyłoniła się jakaś łapa i odepchnęła trupa zaciężonego. Zabójca! Nubijczyk rzucił się do swego pawiana i podtrzymał go w chwili, gdy ten cały we krwi padał. Zdołał zadusić napastnika, ale zapłacił za to głębokimi ranami. Połykacz cieni splunął ze złością i zniknął. Pawian wpatrywał się w Neferet, gdy dezynfekowała jego rany, nim je natarła błotem z Nilu. Bardzo cierpi, spytał nerwowo Kem. Niewielu ludzi zachowałoby się z równą odwagą. Uratujesz go? Na pewno. Serce ma jak dzwon, a przez kilka dni będzie się musiał pogodzić z opatrunkami i względnym brakiem ruchu. Usłucha mnie. Przez tydzień nie przekarmiaj go zbytnio, a w razie najmniejszego pogorszenia stanu jego zdrowia zawiadom mnie. Łapa zabójcy dotknęła ręki lekarki. W oczach małpy była bezgraniczna wdzięczność. Rada lekarzy zebrała się po raz 10. Za kadaszem przemawiały wiek, słaba doświadczenie i dentystyczna specjalizacja, którą doceni faraon. Do atutów Neferet zaliczono jej niezwykłe talenty lecznicze, umiejętności, jakie codziennie demonstrowała w szpitalu, przychylna opinia wielu praktyków, wreszcie poparcie królowej matki. Drodzy koledzy, sytuacja z każdym dniem gotowa przybrać postać skandalu, ocenił dziekan rady lekarzy. Więc wybierzmy kadasza, włączył się lekarz, który poprzednio był prawą ręką Nebamona. Z nim niczego nie ryzykujemy. Co zarzucacie Neferet? Jest za młoda. Gdyby nie kierowała tak znakomicie szpitalem, odparł pewien chirurg, podzielałbym twoje zdanie. Funkcja naczelnego lekarza wymaga reprezentacyjnego i zrównoważonego mężczyzny, a nie młodej kobiety, choćby nie wiedzieć jak zdąbi. Przeciwnie, ona posiada energię, której brakuje już kadaszowi.
Taka wypowiedź o naszym szanownym koledze jest nieobraźliwa. Szanowanym? Szkoda, że nie przez wszystkich. Czyż nie był wplątany w nielegalny handel i ścigany przez sędziego Pazera? Tu należy dodać męża Neferet. Spór się zaognił, a atmosfera podgrzała. Drodzy koledzy, trochę godności. Kończmy z tym już i ogłośmy wybór Kadasza. Nie ma mowy, tylko Neferet, nikt inny. Wbrew obietnicom posiedzenie zakończyło się niczym. Podjęto jednak definitywną decyzję. Na następnym posiedzeniu wybrany zostanie nowy lekarz naczelny kraju. Beltram oprowadzał po swojej posiadłości syna. Chłopiec bawił się papierosami, skakał po składanych taburetach, złamał pędzelek pisarza. Dość tego, rozkazał ojciec. Szanuj materiały, którym posługuje się wysoki urzędnik, bo nim zostaniesz. Chcę być tak jak ty i rozkazywać innym, a nie pracować. Bez wysiłku nie zostaniesz nawet polnym skrybą. Wolę być bogaty i posiadać ziemię. Przybycie Pazera przerwało ten dialog. Beltram przekazał syna jednemu ze służących, który miał go zaprowadzić na maneż, gdzie uczył się dosiadać konia. Wydajesz się zaaferowany, Pazerze. Nie mam żadnej informacji o losie Sutiego, a Asher? Żadnego śladu. Posterunki graniczne niczego nie sygnalizowały. To niedobrze. Jak oceniasz rachunki Denesa? Oczywiste nieprawidłowości, umyślne pomyłki i malwersacje. Całość wystarcza, żeby go oskarżyć? Zbliżasz się do celu, Pazerze. Noc była łagodna. Zuch po szalonej gonitwie wokół sadzawki z lotosami spał u stóp swego pana. Wyczerpana długim dniem w szpitalu Neferet drzemała. Przy świetle dwóch lamp sędzia przygotował akt oskarżenia. Asher sam się skazał, ucieczką potwierdzając zarzuty poprzedniego procesu. Denes oszukiwał władze podatkowe, przechwycał towary, przekupywał sumienie. Szeszy kierował nielegalnym handlem. I wspólnik Kadasz nie mógł nie wiedzieć o tych machinacjach. Sędziom przedstawionym zostanie wiele szczegółowych zarzutów i przytłaczające świadectwa pisemne i ustne. Reputacja tej czwórki nie przetrwa procesu. Otrzymają mniejsze lub większe kary. Sędzia może złamie spisek, ale musiał odnaleźć Sutiego i nadal dążyć do prawdy drogą, która wiodła do zabójcy jego mistrza, Branira.